są takie, no to trawa cytrynowa i te imbir i takie sprawy równe. Ale to jest taki napar i po prostu jak sobie do tego wlejesz miód, to jest takie jeszcze lepsze. Tylko od razu nie wlewają, no bo gorąco zabija właściwości, nie? Wracamy już z włosowego spotkania. Ja dalej mam pięknego kłosa. Tak, przypomniałam sobie, kto mi go robił. Tak, to był fail, wiem. Pozdrawiamy Karolinę. Dokładnie, pozdrawiamy. Dzięki za kłosa, jest naprawdę piękny, ale skończmy już ten festiwal żenady. Spotkanie włosowe mogę uznać za pełen sukces. Nie spodziewałam się, że tyle osób przyjdzie. Więc tak, najpierw byliśmy i spotkaliśmy się w ogóle w tej pizzerii Napoli. O, Wafa Napoli, tak, polecamy. To było więcej osób, bo jeszcze później Iwona przyszła. A, no fakt, bo później osoby jeszcze przychodziły. Znaczy, no myślę, po 30, że po 30, no. Tak, więc to już jest w sumie hardcore. Wafa Napoli polecamy bardzo, bo przemiła obsługa i naprawdę jakby szli nam na rękę możliwie, bo no myślę, że to była dość nietypowa w sumie sytuacja, że zajęliśmy całą salę, zajęliśmy całe piętro w zasadzie całą piwnicę. Starałam się z każdym pogadać, mam nadzieję, że każdy się czuje dopieszczony. Później wyszliśmy już, że tak powiem, ostatkami, no bo wiadomo, nie każdy tam ma tyle czasu, żeby tam siedzieć i gadać o włosach 10 godzin. Ale jeszcze udało się zahaczyć o lody. Mango Mama polecamy również. A teraz zmierzamy już do hotelu odpoczywać, a jutro kolejne wyprawy, bo będziemy chodzić po drogeriach i obczajać, czy mają tam Buffy. A jak nie mają, to może będą mieć. Pogoda jest ogólnie skrajnie niesprzyjająca, jeśli chodzi o spacery. Po prostu pada non stop, musimy zmienić hotel. Agnieszka jest taka mądra, że nie wie, jak się rezerwuje. Ogólnie nie zna dat i kalendarza, czyli w sensie Agnieszka, czyli ja. Żeby nie było, że jakaś Agnieszka, prawda, że tu ją oczerniam. Po prostu rezerwowałam za krótko i musimy się przenieść do innego miejsca. No i więc tam lecimy, ale pada. Ale damy radę. Kwestia, myślę, dzieląca wiele osób. Niektórzy są fanami śniadań, a niektórzy są antyfanami, czyli na przykład ja. Mam się z kolei fanem śniadań, jak widać. Ale ja dzisiaj zjadłam. Zastanawiam się, czy będziesz krzyczeć później, że niedobrze, że zjadłaś. Nie, bo to jest ciekawe, bo coś takiego właśnie na wyjeździe. Na wyjeździe spokojnie mogę jeść śniadania. Czy to są śniadania hotelowe, czy właśnie pójdziemy sobie gdzieś do jakiejś kawiarni i zjemy coś takiego delikatnego bardzo. No to było właśnie jak ten rogalik z szynką, z serem. To jest też ciekawe, bo to jest taka mieszanka słodkiego ze słonym, czyli w ogóle ja to odlatuję, uwielbiam takie połączenia. Ale jeśli chodzi o wyjazdy, no to bardziej jestem skłonna do jedzenia śniadań, a zwłaszcza naprawdę lubię śniadania hotelowe. Jak mamy ten szwedzki stół, można sobie tam porobić kanapeczki, no nie wiem, jakieś to jest dla mnie fajne. A w domu kompletnie nie jem śniadań, ale zawsze to, co rano musi być, to kawa i to niezależnie, czy na wyjeździe, czy w domu. A Mateusz zawsze musi jeść śniadanie, bo jak nie zje, to jest zły. Ciekawi mnie, jakie jest wasze podejście do kwestii śniadań i czy uważacie, że to jest zdrowe, że to jest obowiązkowy punkt dnia. Kiedy się zmuszałam do jedzenia śniadań, to kończyło się to zawsze źle. Ogólnie źle się czułam po prostu. A kiedy się nie zmuszam i zjem sobie tylko na przykład na wyjazdach właśnie, szczególnie na wyjazdach, to... Tutaj taka mała podpowiedź, dlaczego nie zwiedzamy w tym momencie. Abyśmy chcieli. Pada. Trochę. Minimalnie. No i może się uda, żeby Banfi było w kolejnym miejscu we Wrocławiu. Udało nam się fajnie zagadać. Może jeszcze pójdziemy do paru miejsc, zobaczymy, jak to będzie. Ja się trochę głupio czuję, powiem wam szczerze, że wchodzę i tak jak jakiś akwizytor. Ogólnie wolę, jak do nas napiszą najpierw ludzie, a my im później odpisujemy i oni już chcą Banfi na pewno. Wiecie, o co chodzi, nie? Że jakby głupio się czuję, jak komuś mam coś tak jakby wcisnąć, chociaż wiem, że to jest super produkt i tak dalej. O, Mateusz właśnie idzie z bagażami, ogólnie pomaga mi wszystko wnieść i wszystko wnosi sam, więc mu otworzę drzwi. O, i będzie to dobrze. A my już jesteśmy w tej naszej drugiej nieszczęsnej lokalizacji, bo tutaj moja pomyłka zaważyła na tym, że musieliśmy się przenosić, więc trochę nam to tak, no nie wiem, zaburzyło plan, ale daliśmy radę. Tutaj jesteśmy w jakimś hostelu, ogólnie też na ostatnią minutę udało się coś wynająć i nawet nie jest najgorzej, zaraz wam też to pokażę pokój, ale pytacie często, jak rezerwuję, gdzie, więc tutaj rezerwujemy przez Booking.
Bo o ile zawsze rezerwowaliśmy przez Airbnb, to jak jeździmy na wyjazdy firmowe, to rezerwujemy przez Airbnb, bo faktura, więc łatwiej jest z tymi po prostu formalnościami później. Też jeżeli chcecie, to też jest link, ten reflink. Nie wiem, czy oni dają 50 zł, tak jak na Airbnb, czy jakieś 15%, ale jakaś zniżka jest, więc oczywiście zachęcam do używania mojego kodziku, bo no fajne to jest. Na Airbnb to wiem, że i ja skorzystałam, i dużo osób skorzystało, i no można sobie po prostu obniżyć trochę cenę za pobyt. Tutaj taki pokoik mamy. Taki zwykły. Bez łazienki wprawdzie, no ale dobra, to jedna noc, więc przeżyjemy i w ogóle tam jakby wszystko się w sumie przeżyje. Na Seabloggers też nie mieliśmy łazienki, ale jakoś dało radę. I jesteśmy teraz umówieni na fajne jedzonko. Będzie fajne jedzonko, wiesz, jakieś orientalne. A poza tym wczoraj byliśmy na tych tajskich, to nie były lody tajskie, bo lody tajskie zazwyczaj są te zwijane, chociaż w sumie nie wiem, czy w Tajlandii też są takie lody, bo czasem wiecie, coś się nazywa jakoś, a wcale tym nie jest. Za 15 minut musimy wyjść, także jeszcze się ogarniemy. Już za 15 minut? Tak, ja czuję się tak nieogarnięta strojowo. W ogóle powinniśmy iść do centrum handlowego i na przykład ja nie mam spodni długich, bo nie pomyślałam, że będzie taka ja pogoda. Akurat, a ja pojechałem do rodziców praktycznie z jedyną kurtką, którą miałem u ciebie. I zostawiłem u rodziców i w sumie tak nie mam żadnej kurtki, żeby zabrać ze sobą. Dobre rzeczy w tym lokalu. Ja zjadłam bułki na parze z czymś w środku, co było bardzo dobre, polecam. Mateusz zjadł pad thaja, który też był super, bo się też tam trochę, prawda, zagłębiła w jego talerz, więc też aprobuję. Ale ogólnie te bułki moje na totalnym propsie i teraz właśnie szukamy ogrodu japońskiego. Weszliśmy gdzieś, gdzie wydaje mi się, że może być ten ogród i tam są fontanny i one skaczą i jest fajnie, więc idziemy tam. Jak to nie jest ten ogród japoński, to trudno i tak jest fajnie. One tam grają. Pięknie, nie spodziewałam się, że będzie tutaj aż tak ładnie. Naprawdę czuję klimat, więc mam nadzieję, że Emi to obejrzy i powie, czy faktycznie ten ogród wygląda bardzo japońsko, bo może nie jakoś bardzo, ale jest bardzo przyjemnie. Tylko tak, po pierwsze zaczyna padać, a po drugie hardcore, jak powiedziałam, już dwie myszy biegnące, więc ciekawa jestem, czy uda mi się jakąś uchwycić. Wątpię trochę z moim refleksem, ale ogólnie to jest zadziwiające, że tutaj biegają wszędzie myszy. Ale spoko, nie przeszkadza mi to. Także jest przepięknie. Polecam. 4 złote wstęp, więc nawet dla cebulaków się nada. O kurde, jakie wielkie. Rekin wrocławski. Jezu, patrz go! Jaki on jest! Jaki skubaniec wielki. O kurde, kolejny. Ich jest tutaj dużo. I one chcą jeść chyba. Rekin wrocławski, widzisz jak on płynie? Z płetwą na wierzchu. Jezu, widzisz jak on płynie? Widzę jak on płynie. Ta kaczka jest taka niezgrabna, ona się tak śmiesznie gramoli przez te rośliny. Jezus Maria, jak skacze. Kaczucha jest po prostu niezgrabna, patrz jak ona się gramoli. Jezu, zobacz na nią. Ona nie umie w pływanie. Ona nie umie w lilię. Nie wiem, po co ona się tutaj władowała. A to jest krokodyl wrocławski. Ogólnie spotkaliśmy już chyba wszystko, co się dało, bo były myszy, których Mateusz nie widział, ale akurat jeszcze może jakaś przebiegnie. Później była kaczka, która kłapała dziobem i próbowała łapać w locie komary i w ogóle płynęła z prędkością jakąś szaloną i dziwne robiła wygibasy w tej wodzie. Nie wiem w ogóle po co ona wchodziła w te krzaki, ale okej. Okay. Ale jest pięknie. I te altanki tutaj. Można sobie posiedzieć. Zakończenie dnia kino. Powiem wam, że to chyba najbardziej rozrywkowy dzień ostatniego roku.
Idziemy na film Dziedzictwo. Horror, zagadka, thriller, wszystko, więc ciekawa jestem, czy to będzie fajne. Ogólnie film zapowiada się dziwnie, ma bardzo dobre oceny, więc boję się, że go nie zrozumiem. Zazwyczaj tak jest niestety. Ale może będzie fajnie. I wydaje się to idealnym zakończeniem dnia.